Jest ze mną Bartłomiej Batko z zespołu Olsza Team. Cześć Bartek. Witam serdecznie. Bartek, no dobrze się to dla Was układało w tym spotkaniu. Prowadziliście 2-0, no ale niestety koniec końców, w końcówce samej spotkania, no tracicie bramkę i przegrywacie po raz kolejny trzeci mecz rzędu, także już po tej serii już wspomnienia zostały poprzedniej. No niestety, tak to bywa, niestety dzisiaj absencja bramkarza. Pojawiła się nam jakaś tam choroba, może niepoważniejsza, ale zapalenie chyba oskrzeli. Z racji tego, że kiedyś już w ISTV parę razy też z musu musiałem bronić, no to pojawiłem się w tej bramce. No i niestety, no, graliśmy z jedną zmianą, chłopaki tutaj dwie drużyny w zasadzie. No i staraliśmy się, no ale niestety chyba sił troszkę brakło. No ja z bramki jeszcze próbowałem w końcówce coś tutaj spróbować dołożyć od siebie, ale no, brakło centymetrów, no niestety. Taka gra. I zabawa. Właśnie chciałem tutaj troszkę nawiązać do tego, że stanąłeś między słupkami, bo już właśnie, tak jak wspomniałeś, kilka razy można było Cię właśnie zobaczyć na bramce. To jest taki jakiś naturalny Twój talent, czy no bo jak już występujesz na tej bramce, no to jednak z reguły nie zawodzisz, nie puszczasz tam wielu goli, tylko dajesz również i na bramce coś od siebie. To jakoś jest trenowane, czy jak to się w ogóle zaczęła ta Twoja przygoda z bramką, można powiedzieć? Szczerze mówiąc, to zupełnie z przypadku i tak naprawdę w drużynie Wieczystej Kraków w ogóle, pozdrawiam tutaj przez długie lata i szczerze mówiąc, bramka to chyba jakiś taki wrodzony talent i dużo ambicji, bo nigdy ani pół treningu bramkarskiego nie odbyłem, także no tak. Ambicją można czasem coś nadrobić, powiedzmy. No jasne, powiedz mi, bo tak, u Was na pewno jest dobra atmosfera, to zawsze podkreślamy, no natomiast te wyniki ostatnio są trochę gorsze, chociaż w tych meczach też nie wyglądacie źle, no tylko zawsze czegoś tam troszkę brakuje. Powiedz mi, macie jakieś, ja wiem, że teraz jesteście akurat po tej porażce na gorąco, ale czy wcześniej macie jakieś przemyślenia, wiecie coś, nad czym pracować? Szczerze mówiąc, to tak na gorąco ciężko jest nie jestem w stanie powiedzieć za bardzo, co trzeba zmienić. No na pewno szwankuje skuteczność, tylko że jakby każdy wiedział, jak ją zmienić, to każdy by wygrywał teoretycznie. Klucz do sukcesu, bo sytuacji było dzisiaj multum. Ja szczerze mówiąc, na tej bramce taki byłem troszkę bezrobotny, no ale akurat dwie, trzy sytuacje takie, że wpadły im te bramki, a my sytuacji tutaj no, kotłowało się i nie chciało wpaść. Także no, liczymy, żeby to szczęście do nas powróciło i mam nadzieję, że z meczu na mecz, że następny mecz no już po prostu musimy wyjść z przekonaniem, że no nie można tej pasce 7 zwycięstw obrócić w pasce 7 porażek, bo tak nie może być. Do tego Wam życzę, żeby ta skuteczność wróciła i punkty też się pojawiły. Dzięki za rozmowę. Dobra.